Projekt wstępny i szacowanie kosztów. Jeśli chodzi o projekt wstępny. To nowa funkcja mająca na celu zapewnienie rozsądnego punktu wyjścia i skrócenie procesu projektowania połączeń. Ogólnie funkcja jest na wczesnym etapie i została wdrożona głównie dla przekrojów poprzecznych, w kształcie litery I i tych najbardziej powszechnych operacji produkcyjnych, czyli. Te operacje, które obecnie są wyświetlane na ekranie. Płyta żebrowa, łącznik, płyta końcowa, płaska i wydłużona, płyta końcowa, jakieś spoiny dodawane. Ogólnie jak to działa? Projekt wstępny odczytuje dane wejściowe z tabeli, właściwości danej operacji produkcyjnej, a następnie tworzy sugerowany projekt wstępny. Ogólnie rzecz biorąc to dane materiałowe i geometryczne połączonych elementów, zespół śrub i dane spojne są odczytywane jako dane wejściowe dla procesu wstępnego projektowania. W rezultacie te dane wejściowe, yy, na podstawie tych danych wejściowych generowana jest grubość blachy, rozmiary spoin, liczba i układ śrub. I tutaj widzimy, że to projektowanie wstępne wyświetla się tutaj na tym pomarańczowym pasku w oknie edycji dla danej operacji produkcyjnej, lub mamy możliwość po prostu tutaj z tego drzewka operacji. Po przyciśnięciu prawym przyciskiem myszy, gdzie wyświetlają nam się bardziej widoczne funkcje, widzimy, że również mamy wstępny projekt dla wszystkich. I wówczas po naciśnięciu tego automatycznie wstępne projektowanie wszystkich operacji w, operac w oparciu o preferencje w ustawieniach dotyczy to projektowania wszystkich tych operacji znajdujących się w tym drzewku. Jeśli chcemy włąc włączyć takie projektowanie wstępne tylko i wyłącznie dla jednej operacji, wówczas prawym przyciskiem myszy klikamy na tą konkretną operację i to projektowanie wstępne zaklikujemy ogólnie ta progresywna funkcja tworzy połączenia zgodnie ze wstępnie zdefiniowanymi parametrami e, zasadniczo ustawionymi na procent nośności przekroju pręta i teraz e, co tak naprawdę e, znaczy i gdzie tego szukać mamy w, w, w zakładce tutaj na górze na tej naszej liście na tym interfejsie e, ikonkę ustawienia tutaj klikając, mamy taką zakładkę projektowanie wstępne. I jeśli chodzi o ten wynikowy projekt, to z grubsza oparty jest on na stacji połączonych przekrojów lub płyt i procent tego oporu można zmodyfikować w ustawieniach projektu, które właśnie teraz otwarłam z górnej wstążki w naszym module. I tutaj mamy procent nośności belki. Wyższa wartość procentowa zapewni bardziej wytrzymałe konstrukcje. Istnieje też kilka innych preferencji, które można zmienić w tych ustawieniach, w tym preferowane przyrosty wymiarów dla grubości blachy, rozmiaru spoiny, czy rozmiaru ślub, śrub. To wszystko jest y, z możliwościami y, edycji dla nas. Widzimy, że tu mamy jeszcze poszczególne zakładki. Jeśli dana operacja jest obsługiwana, można wywołać wstępne projektowanie, klikając właśnie tym prawym przyciskiem myszy na nazwę Operacji w Drzewie, tak jak wspomniałam, lub na tej pomarańczowej karcie u góry. Jeśli chcemy zastosować ten projekt wstępny dla wszystkich operacji, wówczas klikamy ten, y, w to, to drzewo na operacje i projekt wstępny dla wszystkich. To może na przykładzie tego połączenia spróbujemy sobie to zastosować, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Czyli pra, ja, ja będę chciała dla wszystkich operacji zastosować ten projekt wstępny. Mam tutaj tylko i wyłącznie operację przykładka środnika, więc wszystkie operacje zostaną wzięte pod uwagę. Prawym przyciskiem myszy na operację, wstępny projekt dla wszystkich i widzimy, że y, to połączenie zostało zmodyfikowane, zoptymalizowane, ten projekt wstępny został wykonany y, i tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście on został wykonany, następnie w dalszym ciągu jest do, z możliwością edycji. Dalej możemy go modyfikować. Został on po prostu jako, w jakiś sposób oszacowany. Oszacowanie kosztów, czyli funkcja, która pomaga użytkownikowi no, no, oszacować te koszty, tak jak sama nazwa wskazuje, czyli porównać efektywność różnych projektów połączeń. Yy, tutaj możemy znaleźć yy, informacje o tym, jak to narzędzie do szacowania kosztów może być wykorzystywane do optymalizacji konstrukcji stalowych. Użytkownicy mogą bardzo szybko oszacować ostateczną cenę stworzonego projektu i zoptymalizować y, połączenie pod tym, y, pod tym kątem. Jak to wygląda w samym module Connection? Znowu y, wracamy tutaj do ustawień na pasku górnym w module Connection. I teraz już nie projektowanie wstępne, tylko właśnie te koszty. Mamy poszczególne części, jakieś tam spoiny, zestawy, śrub, wiercenie otworów czy szablony yy, i ceny poszczególnych komponentów połączenia można określić na podstawie kosztu na jednostkę masy. Właśnie w tych ustawieniach yy, koszty można obecnie definiować dla czterech podstawowych elementów, czyli części stalowe, spoiny pachwinowe, czołowe, zestawy, yy, zespoły śrub yy, i wiercenie otworów. Jeśli chodzi o części stalowe, no to mowa tutaj o blachach, dodane pręty stalowe, zależne od gatunku. Spoiny to pojedyncze, podwójne, spójne, pachwinowe, czołowe. Jeśli chodzi o śruby, to w zależności od gatunku i średnicy. Natomiast wiercenie otworów to jako procent kosztu montażu śrub. I wynikowa wartość jest prezentowana w widoku 3D. Być może już zwrócili Państwo tutaj uwagę. Jest koszt produkcji, który wyświetla się w danej walucie. Symbol jednostki waluty, który tutaj y, możemy y, określić. Szczegółowa kalkulacja kosztów jest opcjonalną częścią raportu obliczeniowego, czyli tu widzimy koszt produkcji ogólny, dopiero w raporcie jesteśmy w stanie wyświetlić sobie dokładne wartości. Zarówno funkcje projektu wstępnego, jak i kosztorysu można dostosować w oknie dialogowym, właśnie w tych ustawieniach na górnej wstążce. Okno dialogowe ustawień zawiera funkcję szablonów, która umożliwia zapisywanie wartości wejściowych. Tutaj właśnie przełączyłam na tą opcję. E, ładowanie wartości z różnych szablonów i wybieranie domyślnego szablonu dla nowych projektów. Szablony są specyficzne dla różnych funkcji i są również specyficzne e, e, dla normy. Zarówno funkcję projektu wstępnego, jak kosztorysu można dostosować w oknie dialogowym, w ustawieniach, które właśnie otwarłam z górnej wstążki. Okno dialogowe ustawień zawiera funkcję szablonu, szablony, które właśnie jest aktywne na moim oknie. Umożliwia ono zapisywanie wartości wejściowych w szablonie, ładowanie wartości z różnych szablonów i wybieranie domyślnego szablonu dla nowych projektów. Jeśli chodzi o sam raport i wyświetlanie tych, wyświetlanie tych wartości, to tutaj widzimy, że w ustawieniach projektu mamy oszacowanie kosztów. Obecnie domyślnie z brak oszacowania kosztów w raporcie, czyli to się nam nie wyświetla, natomiast możemy wyświetlić formułę dla wszystkich wartości w tabeli. Wówczas mamy podgląd, jak to wygląda i jaki jest podział poszczególnych elementów. podsumowując najważniejsze informacje projektowanie wstępne nie dotyczy wszystkich operacji produkcyjnych jest to wciąż na etapie rozwoju jest to nowa funkcja jeśli chodzi o szacowanie kosztów koszt ogólny widzimy w widoku 3D można go włączyć wyłączyć zmieniać walutę wszystkie ustawienia są dostępne tutaj w górnej wstążce po zakładka ustawienia mamy koszt projektowanie wstępne są to wartości zależne od nas w zależności od tego co ustawimy jakie Zdefiniujemy wyjściowe wartości.